Przesilenie letnie już za nami i chciałam Wam pokazać, gdzie zachodzi słońce w lecie. Teraz będzie się cofać z powrotem, bo jak wiecie, mam piękne zachody słońca w zimie. Popatrzcie, jaki to jest kawał, bo w zimie słońce zachodzi tu. Jaki kawał, że tak powiem, ziemia się, że tak powiem, przechyla. Że to słońce jest teraz tu. O letnim przesileniu wspominając, chciałam Wam powiedzieć, że odbyła się tutaj wspaniała impreza. Noc kupały w kręgu kobiet. Przybyło ponad 20, grubo ponad 20 kobiet. I świętowałyśmy ten dzień. Było po prostu wspaniale. Ubrane były wszystkie osoby na biało. Plotłyśmy wianki z kwiatów. Była ceremonia przy ognisku. Właściwie kilka, powiedziałabym, ceremonii. Ta impreza była nastawiona na radość, relaks i właśnie to udało się osiągnąć. Myślę, mówię o swoim odczuciu też, ale myślę, że uczestniczki by potwierdziły. No, po prostu uważam, że moje miejsce jest stworzone do takich wydarzeń i myślę, że będzie tego więcej. A zapraszam Was na fotorelację z tego dnia. Chciałam Wam powiedzieć, że niektóre żyjątka stąd odeszły, jak moja Kicia i Leni. Nie ma Leniego. Zakładamy optymistycznie, że ktoś go wziął i jest szczęśliwy w jakimś kochającym domu z wielką przestrzenią do biegania, bo to był pies, który kochał wolność. A pojawiły się, no można to nazwać królestwem zwierząt, ale insekty głównie. I powiem tak, nie mam serca, nie mam serca ich się pozbyć, biorąc pod uwagę szóste wielkie wymieranie, które fundujemy żywym organizmom. I tak, do mojej chatki narzędziowej boję się wchodzić, w sensie. Tak, tu jest bałagan straszny, ale teraz z wielką ostrożnością tu zaglądam. O matko! To się robi większe i większe. Dobra, wycofuję się rakiem. To są oski. Generalnie chyba są przyzwyczajone do mojej obecności, że tu się kręcą ludzie, bo nie są agresywne. Ja też staram się gwałtownych ruchów nie wykonywać. I tutaj sobie zrobiły wlot, ale wolę się wycofać, bo użarła mnie dzisiaj jedna w innym miejscu, które się pojawiło niedawno. Ale nie jest źle, nie jest źle. Ja kiedyś mnie osa w dzieciństwie też ugryzła. No właśnie, zamiast przewracać. To tutaj do Was powiem. O, tu do Was będę mówić. Jako dziecko ugryzła mnie osa i oprócz wielkiej opruchlizny nic większego wielkiego nie było. Ugryzła, w sensie urządliła swoim żądłem. Nie było nic strasznego. Patrzę na te oski. Więc dzisiaj
Też powiem szczerze, chyba tylko tak na odczepkę mnie dziabnęła, bo na ten moment jest dobrze, a mija chyba, nie wiem, z 15 minut. Dobra, to teraz pokażę Wam, co jeszcze się dzieje. Przy okazji, idąc do kolejnych insektów, pokażę Wam tą grządkę nową, gdzie są papryki, bakłażany, a właściwie głównie pomidory i że nabierają koloru, bo w tych pojemnikach je przetrzymałam za długo i właściwie poszły tutaj marne i takie już zażółtawione, ale widać, że odzyskują kolor. Ta słoma, mam nadzieję, zostanie przykryta pięknie arbuzem, który odżywa, i nasturcją, która też może odżyje, bo na razie taka jakaś zarzucona jest. Tutaj jest kolejny arbuz wijący się, więc mam nadzieję, to będzie zaściółkowane liśćmi niedługo. Tutaj ten. Brakuje mi tu kwiatów, ale już nie miałam kompostu i sadzonek, taka prawda. Brakuje mi tutaj za łyso tutaj dla mnie jest, ale już nie miałam mocy przerobowych, żeby jeszcze coś posadzić. O, mam nadzieję, że i papryki, i pomidory się rozrosną na tyle, że nie będzie tak łyso za jakiś czas. No i tutaj też nasturcje w miejsce, tu miał też być arbuz, ale został zeżarty przez ślimaka. Nasturcja też pięknie pójdzie i to przykrywkuje na zielono. No dobra, chwila grozy, znaczy grozy. Ja, że tak powiem, tutaj z szerszeniami, bo teraz do nowej siedziby Szerszelandu Was prowadzę, o tutaj, pod Powałą. No to muszę żyć, bo one mają główną siedzibę w wielgachnym drzewie. Wielgachnym drzewie. A teraz widocznie wykluła im się piękna nowa królowa i musiała opuścić dom. Tutaj w drugiej chacie sobie robią gniazdo. O, teraz tutaj też do Was będę mówić, żeby się nie przewracać kamery. No i niestety, ale to gniazdo będę musiała zlikwidować, bo tutaj jest przejście. I za duży ruch w tym miejscu może je denerwować, a urządzona przez szerszenia nigdy nie byłam i nie chciałabym być. Tak więc zanabyłam gaśnicę na osy i szerszenie i póki jeszcze to gniazdo nie jest wielkie, to je użyję. No tak, trudny wybór. Dobra, idziemy dalej. Trochę się tutaj zmieniło. Mam nową górę gałęzi. Sąsiad z zamiedzy potrzebował oczyścić sobie działkę i ja z radością wzięłam tą biomasę, która skończy po posortowaniu w części jako zrębka, część na opał albo rozpałkę, ale zrębki potrzebuje całą masę. Też nowa tutaj. Nowy element to jest dół na ognisko. No i wykoszone, tak jak u mnie, właściwie długo nie było koszone. Muszę powiedzieć, że to sianko udało mi się, no, było go tyle, że trochę podściółkowałam rośliny, żeby nie wysychały, bo upały były straszne. I jadąc na jednym ujęciu, pokażę Wam, właściwie trudno nazwać mój ogród ogrodem. To jest łąka. Łąka, którą stwierdziłam, nie mam mocy przerobowych ogarniać. I, aha, to jeszcze Wam pokażę od razu plon, jaki na ten moment mam. Borówki amerykańskie. Jeszcze wspomnę o truskawkach. Kompletna klapa. Mam truskawek o wiele więcej niż w zeszłym roku, jako krzaczków, a owoców może 2-3 zjadłam. Resztę zeżarły chyba ślimaki, nie było, albo sroki. Przepraszam, że tak jem. No właśnie. Kompletna klapa, jeżeli chodzi o wczesne ziemniaki. Chyba to, że przemarzły kilka razy,
sprawiło, że właściwie ich nie widać. Za to widać wszystko inne, głównie nagietki. I pokażę Wam. Dobra, bo jeszcze do insektów wracając. Tak, mówiąc, że ogród tak. W ogóle, że ogród to łąka, to tak. Ogród to łąka. Tutaj miałam pod moją wierzbą płaczącą ławeczkę. I ja obok tej ławeczki miałam deski, które chciałam użyć do czegoś, co Wam za chwilę pokażę. I okazało się, że w jednej z tych opon osy zrobiły gniazdo. Nie wiem, czy dam radę pokazać, bo tutaj właśnie mnie dziabnęła jedna. O. Są. No i całe szczęście, że nie usiadłam, bo dziabnęła mnie w ramię. A jakbym usiadła i dziabnęła mnie w tyłek. O-o. Okej, to teraz przejdźmy tą łąko ogrodem. Przejdźmy do czegoś, co zaczęłam robić. To do tego rogu. Mam pewien róg. Planowo, że tak powiem, ma być na gęsto. To jest ten róg. Tutaj mam w samym rogu lilaka, obok niego jeżyny. Tutaj rosa rugosa, czyli róża pomarszczona. Tutaj jest. Matko, nie mogę sobie przypomnieć nazwy. I mam pigwowiec japoński, który, powiem szczerze, po tym kwiatostanach, jakie miał, to spodziewałam się, że więcej będzie miał owoców. No ale jakieś tam, jak zajrzę, to mogę znaleźć. No i jakby przechodząc do sedna, do którego próbuję przejść, tutaj rosną te osty. Ja tu plewiłam już kilka razy. I to jest syzyfowa praca, po prostu one odrastają, więc stwierdziłam, że muszę ściółkować ścieżki, bo nie da się po prostu przejść kartonami. Idealnie byłoby mieć po prostu tonę zrębek gotowych i już wysypać te kartony z rębkami, żeby do plewienia mieć tylko marginesy albo same grządki. A tutaj, żeby po prostu przejście było wygodne. I jakby mało energetycznie wykańczające, jeżeli chodzi o plewienie. A tu możecie widzieć, tutaj wypleliłam do gołej ziemi, co jest oczywiście głupie, bo ziemia musi się zakryć i się zakryła właśnie ostami. Tak to wygląda. Tu jest lepiej, tam co jest zakryte jest gorzej. Tutaj stwierdziłam, nie będę tego plewić. Po prostu zakryję to kartonami i nawet żebym miała robić ściółkowanie kartonami, to po prostu będą kolejne warstwy kartonów szły, bo to jest syzyfowa praca, nie mam takich mocy przerobowych. Chciałam Wam pokazać mój sukces, jeżeli chodzi o koperek. Pierwszy rok, kiedy koper jest taki bujny, taki zdrowy, taki wysoki, na tej grządce, która była kiedyś słomianym morzem, potem były w niej ziemniaki bodajże 2 lata z rzędu. Tak, chyba mi się wydaje. Potem tej jesieni tutaj tą ściółkę posłomianą zgrabiłam i rozprowadziłam ile się dało. Ale widać, jak ta ziemia jest spragniona, już orodzima ziemia zaczyna przebijać. Po prostu rośliny wysysają to, co jest dla nich dobre, czyli tą ściółkę. I tak, to trzeba będzie wyściółkować. Natomiast ponieważ wysysają, to rosną pięknie. Tutaj mam fasolkę szparagową, jaka piękna. I już nawet niektóre się zawiązały strączki. Myślę, że do zbierania niedługo. Teraz jak mogę tutaj przejść, to zacznę usuwać bób, bo bób jest już gotowy. Ma ładne strąki. Właściwie najładniejsze to już zjadłam. To jest fioletowy bób i stwierdziłam, że fioletowy mi nie pasuje. Nie będę go już więcej sadzić. Ten zwykły zielony w kolorze. Mówię o fasolkach bobowych. Mi najbardziej pasuje i ładnie wygląda po ugotowaniu, bo ten się jakiś robi taki brązowy. Samosiejki ogórecznika, samosiejki ślazu. Tutaj topinambur spuściłam ze smyczy. Pamiętacie, jak mówiłam Wam, że tutaj planuję kukurydzę posiać i posiałam, wzeszła. Nie wszystko, co posiałam, ale myślę, że tak, żeby
sobie posmakować słodkiej kukurydzy wystarczy. I jeszcze fasolki szparagowej dosiałam. Także tutaj wschodzi. No i generalnie burz, w którym nie widać, że na samym początku poszły kapusty, buraki, burak liściowy. Niektóre kapusty zostawiłam właściwie jako przynętę dla ślimaka, żeby sałaty, znaczy się, o tak, kwitnie. Sałaty, tak, ślimak to żar i może dlatego nie zeżar jarmuża, ale widać, że kapusty są obgryzane przez ślimaka. Ale może jakieś serce to jest stożkowa. Głowa w sensie tej kapusty się zawiąże. Tutaj, popatrzcie, to właśnie ścieżkę wysypałam z rębkami. Przez te zrębki chwasty przebijają, ale nie tak mocno. Bardziej zarosła tak od boków, ale tak. Mój pomysł na ścieżki to jest po prostu wysypywać je z rębkami albo sianem, tylko to wszystko u mnie jest deficytowe. Siano jest nawet lepsze, bo ono robi taką membranę nieprzepuszczalną dla chwastów i nawet lepiej ściukuje, tylko zawsze mam dylemat, czy siano do kompostu, czy na ścieżki, czy z rębki też lepiej do innego przeznaczyć celu. Tak, także nawet trudno mi teraz tam przejść, tu musicie mi uwierzyć, jest ścieżka, ale jej nie widać. A że żyzność się poprawia, to widać po tej pokrzywie, która niedługo będzie kwitnąć. No po prostu pokrzywa na tym kawałku ugoru to było coś niespotykanego. Ale naprawdę nawożenie na ziemniaki działa, a może bardziej na słomę i ziemniaki. Na grube ściółkowanie. Dobra, to teraz przyszłam sobie tutaj z konewką z wodą, bo myślę, że czas napełnić olasa. Popatrzcie, to jest ta grządka też z przekwitłą sałatą. Co żyje, to żyje, co nie dało rady, to go nie ma. Ale powiem szczerze, będą jakieś ogórki z sadzonek, bo to, co było tu w nasionach włożone, to zostało prawdopodobnie wyżarte przez myszy i tylko z sadzonek się to uchowało. Dosadziłam cukinię. Teraz odkryjemy wieczko od olasa. O, jest schowane. Próbuję to odkręcić. Ciekawe, czy trafię. Ups, chyba tyle wystarczy. I tak, jak możecie zaobserwować, niebo jest zasnute chmurami, ale to jest widok nowy w ostatnich dniach, bo było tu piekielnie gorąco. I o ile w zachodniej Polsce czy wschodniej jakieś burze z opadami bardzo mocnymi były, to tutaj skromniutko. Także jest susza. Właściwie jeżeli coś popada, to tylko zmoczy milimetr, a właściwie nanomilimetr z wierzchu i na tym koniec, więc woda po prostu tak, jest sucho. No i powiem tak, jakoś tak postanowiłam sobie dać na luz z ogrodem. Niech się dzieje co chce, bo nie mam siły podlewać, w sensie chodzić tutaj z konewkami. Najlepiej w tej suszy się trawska, jak widać, trzymają. Tutaj są ziemniaki, które zaczęłam już na młode zbierać i nawet mają fajny, że tak powiem, wielkość i, no, i są pyszniutkie, ale
do wielu się nornice przytentegesowały i zjadły. Całkiem widać, że bardzo ładny wielkość. I malizną czuć, malizną. Największe zbiory miałam, jak tu było słomiane morze. W tej słomie te bulwy chyba mogły swobodnie się formować i tak było. No tak, no to nikt by nie powiedział, że to jest ogród warzywny, prawda? To jest po prostu łąka. Jeszcze inna ciekawostka to są te maki, które widać. Maków tutaj ja przez te wszystkie lata nie widziałam, nie uświadczyłam ani pół maka. I dopiero w tym roku widocznie, prawdopodobnie te nasiona tutaj zawsze były, tylko nie było warunków glebowych dla nich. A w tym roku musiały poczuć, że są, bo jest ich naprawdę dużo. Najwięcej było tutaj pod wierzbą płaczącą, gdzie posiałam bobik na jesieni. Myślałam, że może ten bobik zmienił pH i dlatego one się pojawiły. Ale są też w miejscach, tutaj na przykład, gdzie było przekopane. Chciałam powiedzieć, że chabry, znaczy czarnuszka, ale chabry też. Proszę, się znaczy pojawiły się w tym sensie, że wykiełkowały w końcu. Tutaj mam marchewkę z koprem. Już nawet niektóre marcheweczki można by przerzedzać. Zobaczymy. Generalnie nie, przerywaniem się nie przejmuję, bo szkoda mi. A do zupy, o proszę bardzo, się by zebrało właśnie tyle do zupy. Poprzerywało się to, co jest za gęsto, no to do zupy będzie akurat. No, a swoja marcheweczka to jest coś. Jeśli chodzi o jabłka na moich jabłoniach, to na tej mam tylko to jedno. Tutaj na klosie. No, zobaczymy. Ten klos taki jest smutny, jakiś zwiędnięty, nie wiem dlaczego. Szara reneta za ścieżką zarośniętą. Za to szara reneta, popatrzcie ile. No, podoba mi się to. To jeszcze tutaj w tą ścieżynkę zajrzyjmy. Pokrzywa traktowana jako zioło i sałata. Myślę, że można by ją zebrać do szpinaku albo do zrobić na przykład nadzienie, tak jak włoskie nonny robią ravioli z nadzieniem albo nawet makaron zielony dzięki pokrzywie. No i tutaj jest szwarc, mydło i powidło. Szwarc, mydło i powidło. Generalnie tu była cebula. Dosadziłam kapusty. Komosa biała zwana lebiodą zagłuszyła to wszystko. Jeszcze bób tam był gdzieś. Nie wiem, czy on jest. O, jest trochę go widać. Już jakby do usunięcia i zjedzenia, jak tam są fasolki. Tak, lebioda tutaj wzięła pierwsze skrzypce, ale cebula sama się położyła i mam nadzieję pracuje nad bulwami. Fajnie by było, jakby te bulwy troszkę większe były niż to, co jest tutaj. Pozarastane. Znaczy z jednej strony celowo, bo są takie upały, że ja wierzę, że ten gąszcz trzyma wilgoć, trzyma mikroklimat taki bardziej wilgotny i cieniują, robią sobie cień nawzajem, że dlatego może tutaj właśnie chciałam się pochwalić, mam najpiękniejsze, że tak powiem, warzywa, w sensie no, tutaj jarmuż, buraczki, nawet dosadziłam jednego pomidora, żeby zobaczyć, jak tu sobie poradzi.
I liściowy. Och, liściowy. Tutaj jest najpiękniejszy. Chyba nigdy nie miałam takiego pięknego jak tutaj. A tutaj jest wysypane na karton. Po prostu na tą ścieżkę, na trawę jest położony karton, a na ten karton wysypany grubo mój własny kompost. I to jeszcze nie do końca przerobiony. I to chyba jest coś, co akurat jest dobre. Biorąc pod uwagę, że to jest jeszcze w pasie osłoniętym od południa sadem, który się jest młodziutki i też za gęsto przeze mnie miał być książkowo drzewa odległość, ale potem podosadzałam i w sumie może dobrze, że to jest tak gęsto, bo jest cień, trzyma wilgoć i to się po prostu dobrze tutaj czuje. Nawet ślimak już tego tak mocno nie żre. Jeszcze dosadziłam niedawno właśnie cukinię i nasturcję, żeby jeszcze bardziej zakryło to wszystko, się na gęsto zrobiło. Tak, i tak to się prezentuje. Nagietki, maki, samosiejki. I to samo nawet dotyczy ogórecznika tu i ówdzie. Jeśli się zastanawiacie, co z tym drugim domkiem, to dokonał się kolejny zawis, ale mam nadzieję, niedługo się odwiesi ten zawis. I u mnie, jeżeli chodzi o wykończenie podłogi na styku ze ścianą i o ruszenie z takimi rzeczami, do których potrzebuję fachowców, jak elektryka. Także mam nadzieję, ja wiem, od 4 lat mu powtarza. No, to tylko tak gwoli aktualizacji. A, w międzyczasie tutaj drabina, bo już psiknęłam na szerszenie raz i myślę, że psiknę tak kilka razy, zanim strącę kijem gniazdo. Już tej bzyczenia nie słyszę, więc możliwe, że już je opuściła większość. No. Mauzerki jeszcze wodę mają, więc. Więc spoks. Pomidorki rosną, w sensie rośliny, ale też zawiązują się owoce. Tutaj jakiś szczery, prawdopodobnie malinowy kapturek tutaj jest. No i muszę porządne kijki zrobić. To jest wszystko po prostu prowizorka. Muszę zrobić porządne kijki. O, tutaj pięknie skoszoną trawą ściółkowane, ale zabrakło. To jest śmieszne, jak tego dużo idzie i jak ziemia to wsysa. Tutaj nie miałam, zabrakło mi kartonów, więc położyłam to siano po prostu na ziemię. Nawet nie była tak zarośnięta i po prostu mam wrażenie, że to wsysa. Jak się położy na karton, to trzyma kształt. Ale tutaj po prostu już zarasta, przerasta. No dobrze, to jeszcze tylko pokażę blisko chatki, co się dzieje. Tutaj właściwie cały czas maki kalifornijskie kwitną. Rudbeckia, to chyba Rudbeckia się nazywa. Pięknie się ku południu nachyla. W tym roku udał mi się też groszek pachnący, że doszło do momentu, kiedy zakwitł. Wcześniej mi się nie udawało. Tutaj oprócz lebiody komosy, to malwy miały iść w górę i widzę, że ta nawet już będzie kwitła, że powinna być ładna ściana kwiatowa oprócz tych przepięknych kwiatów. Tu o jakie piękne. O Jezu, jakie piękne. Maciejka wieczorem pachnie pod oknem.
Oregano kwitnie, będzie radocha dla zapylaczy. Zostawiam je, jak przekwitnie, dopiero utnę. No i tutaj pomidory. Czekam, aż trochę się rozrosną. Zakryją to. Tutaj muszę podlewać, bo nie dochodzi deszcz. Tutaj też grządka z pomidorami. Z tą łysą ziemią, że jak będę miała trawę, pewnie niedługo zacznę te ścieżki przykasać, to trawa tutaj skończy na tej łysej ziemi, bo to się nagrzewa i po prostu na beton się robi twardy, więc będę to przykrywać sukcesywnie. Tutaj już ta grządka z sałatami to przekwitają i idą w kwiat. Oczyściłam już z bobu, który był tu. Ta ziemia jest fatalna i nie za bardzo mam pomysł, co tutaj wsadzić. Na jesieni prawdopodobnie wybiorę tą ziemię, tak żeby nie było górki, bo ona wtedy wysycha, obcieka woda w dół i wysycha. Tu jest po prostu beton. I zrobię tak jak tam, że właściwie jest depresja, także jak już nawet spadnie deszcz, to po prostu zostaje i wsiąka. Tutaj jest obraz nędzy i rozpaczy, jeżeli chodzi o nadmiarowe sadzonki papry, które powinny skończyć na kompoście, tylko tak mi żal, to moja krwawica. No ale tak, muszę sama sobie powiedzieć, że to już nie ma większego sensu tutaj, bo strach. No. No i tutaj mam kalafiorów. Tu mam kalafiory, które powinnam wysadzić, ale na dolnym ogrodzie, jak bób usunę, to tam pójdą kalafiory. Akurat mam nadzieję, ta ziemia będzie wzbogacona trochę po obecności bobu. I mam tutaj takie niemrawe sadzonki cukinii. No, tak. Bakłażany. W sensie tak, przestałam sama presję na siebie wywierać, że muszę mieć, bo miałam piękne bakłażany, wprawdzie co kot napłakał, ale w zeszłym roku były piękne bakłażany i w tym roku nie jestem pewna, bo nie przesadzałam ich do większych donic, póki były w domu i przez to są malutkie. Nie wiem, czy urosną większe i czy zakwitną. Wcześniej, 2 lata temu, to po prostu wszystkie kwiatki odpadały. No nic, muszę przestać po prostu wymagać od tych roślin, żeby dały z siebie 100%. Zostawię, odpuszczę i pozwolę im po prostu sobie żyć. Nawet jak nie będzie owoców. I pomidor.